Jestem zaszczycony, że mogę przed Państwem wstąpić. Bardzo dziękuję w pierwszej kolejności Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kolegium Intermarium za możliwość właśnie proponowania tej dyskusji w Warszawie, właśnie przed dzień Święta Niepodległości naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polski. Jestem naprawdę zaszczycony, że siedzą koło mnie grono wspaniałych ekspertów, wspaniałych uczonych, takich jak dr Marta Cymińska. Bardzo miło. Jana Pykutowski i Michał Gruszczyński. Proszę Państwa, dyskusja ma to do siebie, że raczej tutaj nie wchodzimy w polemikę, ale ja myślę, że sobie na to możemy pozwolić, prawda? Marta, mam do ciebie pytanie, bo tak jak cię poprosiłem właśnie, żebyś przeczytała, no ty, ile możesz, esej Idea patriotyzmu, prawda? I w tym eseju pan Chesterton ukuwa swoje jakby główne na temat narodu, na temat nacjonalizmu, na temat patriotyzmu. I właśnie jak myślisz, czy z tych tez można coś wyciągnąć, można to jakoś zadać młodzi ludzie w naszej powstaniu nowoczesności pańskiej? Czy jest możliwe, czy to jest tylko muzeum z kansem i po prostu nic się nie da już z tym zrobić? Możemy tylko zakopać i świeczkę zapalić i powiedzieć papa. Pan doktor zadał mi trochę niebezpieczne pytanie, a dwa, przez panów zostałam wystawiona na pierwszy ogień. Myślę, że pan Roman przewraca się w grobie, bo choć wielbił kobiety na swój sposób, to raczej nie życzył sobie, żeby pierwsze zabierały głos. Pan doktor zadał mi dlatego bardzo trudne pytanie, że zadał mi pytanie tak naprawdę, jakbyśmy powiedzieli językiem surrealistów, asocjacjonistyczne. W jakim sensie? To znaczy, że mam usytuować Chestertona względem Dmowskiego, kiedy ja sama całe życie sama się sytuuję względem Dmowskiego i jeszcze tej, powiedziałabym, definitywnej pozycji nie ustaliła. Jeżeli chodzi o esej Chestertona, to tak mi się wydaje, że rozumienie Chestertona, a rozumienie Dmowskiego powinno się odbywać na zasadzie takiego poznawczego bluszczu. Mamy zazwyczaj negatywne konotacje bluszczu, ale myślę, że ze słowa bluszcz, również jako tytułu periodyku przedwojennego kobiecego, można by wyprowadzić piękno, tym bardziej, że twórca, który, powiedziałabym, i miał w sobie coś z Dmowskiego, i miał w sobie coś z Chestertona, mam na myśli paradoksalnie Andrzeja Trzebińskiego, powiedział, że twórczość jest apostolstwem dobra. Stąd też doszukujemy się piękna pomiędzy. Wszyscy doskonale pamiętamy myśl, która biegnie za nami, biegnie przed nami, jestem Polakiem. Te słowa w głębszym rozumieniu rzeczy. Jesteśmy Polakami, bo mówimy po polsku. Jesteśmy Polakami, bo zachowujemy się po polsku. Ale cóż to znaczy? Polakami jesteśmy, i tutaj sytuuję myśl względem Chestertona, jesteśmy wtedy też bardzo Polakami, kiedy stajemy przed trudnymi wyzwaniami, kiedy sytuujemy naszą wrażliwość, nasze cierpienie, nasze podejście do martyrologii narodowej, nasze podejście do polityki narodowej na przestrzeni dziejów i naszą, powiedziałabym, wrażliwość wychowawczą narodową, bo to jest zupełnie co innego, pomiędzy Chestertonem a pomiędzy Dmowskim. Zwróćmy uwagę, że prowadzi to do pewnego zderzenia, do świata wyobraźni i wrażliwości anglosaskiej, bardzo dystyngowanego,
zdystansowanego, subtelnego, ale manierycznego, a jednocześnie jest ten Dmowski, który, wybaczcie panowie, zdarzało mu się bardzo często być nieokrzesanym, powiedzielibyśmy, tym bardziej roszczę sobie prawo do sądzenia Dmowskiego, skoro on tak łatwo forował sądy o innych. Więc w pewnym sensie zaszczepił mi od mojej późnej młodości możliwość formułowania sądów, przekazywania sądów z, Francuzi by powiedzieli, en passant, z taką wrażliwością literacką. Pamiętajmy, że i Chesterton, i Dmowski to byli pisarze, ale Dmowski był biologiem, był naturalistą, miał w sobie coś z Balzaka, który tak siekał każdą postać, każdą myśl, tworzył takie puzzle słowa przecież, które kiedyś nie istniało. Natomiast myślę, że to był taki typ umysłowości. I mamy Chestertona, który zachowując tą niesamowitą arystokrację duchową, zbliżał do siebie arystokratów ducha, a poza tym ze swadą potrafił przechodzić od opisu sztuki szekspirowskiej w kontekście politycznym, aż do miejsca pieśni o Rolandzie w postrzeganiu wrażliwości narodowej współczesnych. Przepraszam, prawda? Mikael, ty też pomyślisz? Tak? Nie, bo nie chcę przerywać ty pani doktor. Nie, kochać za mnie. Nie. Pamiętajmy jeszcze jedno. Ja przerwałem właśnie, bo to jestem. To tak. Pamiętajmy jeszcze jedno, proszę państwa. Przede wszystkim pan Roman kiedyś powiedział, że nie bądźmy talmudystami, czyli że nie trzymajmy się twardo jednej zasady. Nie róbmy też z pana Romana demona, jakiegoś kobietożercy, bo to był człowiek, naprawdę, potrafił być obyty, oczywiście on w rozmowach politycznych potrafił być bezwzględny, ale pamiętajmy, że bardzo często w domu Lutosławskich, na krakowskich groblach, on był duszą towarzystwa, przecież pamiętajmy, on przyjaźnił się z wieloma światłymi umysłami, nie tylko z profesorami, ale też z pisarzami, no choćby nawet tego chłopskiego pochodzenia, weźmy przykład Rejmonta czy Kasprowicza. Dlaczego Dmowski, zakończymy właśnie to, on nie chciał kobiet w polityce, bo uważał, że polityka jest brudna. To jednak jest chyba, można powiedzieć, ta część tej naszej pozostałości katolickiej, że kobieta jest, ona nie powinna się brudzić, ona jest czymś doskonałym w naszym. Tą kapłanką domowego ogniska, ta, która nas pilnuje. Pamiętajmy, my na wiele rzeczy, jeśli chodzi o historię Polski, o spojrzenie na polską myśl narodową, nie potrafimy spojrzeć przez pryzmat naszej historii od XV-XVI wieku. Rzeczpospolita szlachecka, czyli nowożytny republikanizm. I bardzo często, kiedy panowie szlachta szli czy na pospolite ruszenie, czy na sejmy, kto pilnował domu? Kobieta. Bardzo długo w Polsce kobieta była naprawdę tą kapłanką domową. Nie miała złych takich notowań, jak na przykład we Francji. Ale doświadczenia francuskie pana Romana wzmogły niejako. Tak, ale to też świadczy, że to był człowiekiem. Nie róbmy z niego jakieś bóstwo. To jest prawda, że on co powiedział, że w Paryżu kobiety są okrutnie drogie. I coś z tego musiało wynikać. Nie, no bo my bardzo często, wie pani doktor, patrzymy na wiele naszych pięknych postaci historycznych czy charakterystycznych. Bóg. Kamienny. Niewzruszony. Nie. Właśnie na czym polegało bohaterstwo czy coś wyjątkowego? To, że ktoś potrafi się wznieść ponad te swoje przywary ludzkie. No cóż, skoro mówimy o panu Romanie i jego stosunku do kobiet, tak się akurat zaczęła nasza rozmowa, to można spróbować podejść do tego odrobinę psychologicznie i przypomnieć sobie, że pan Roman przez całe życie się nie ożenił, co prawdopodobnie było związane z bardzo długotrwałym, nieszczęśliwym zakochaniem. Tylko nie powtarzajmy mi tu po Bóg Malinowskiego, bo to jest, on jest twórcą, że konflikt Dmowski-Piłsudski to wzniósł się, prawda, o piękną Marię. Jakby to powiedzieć, pan Roman poznał panią Marię przynajmniej 2-3 lata wcześniej, przed marszałkiem Piłsudskim i myślę, że nie było to tylko znajomość platoniczna. To jest jedna rzecz, o tym musimy pamiętać. Tu zdania uczonych są podzielone. Tak. Druga rzecz, pamiętajmy, że to jest znów paradoks, więc pan Chesterton miałby trochę radości, że kiedyś odbyły pierwsze wybory w Wolnej Rzeczypospolitej, wybory do Sejmu, się okazało, że najwięcej kobiet w Sejmie Rzeczypospolitej
było związane, byśmy wzięli szeroko ze związanym, dzisiaj byśmy wzięli, określili z ruchem narodowym. Zresztą konstytucja napisana przez Edwarda Dubanowicza, który wywodził się też ze środowiska narodowców wtedy, to była pierwsza nowożytna konstytucja, która... Ale jeżeli można, w tamtym okresie kobiety miały, nazwałabym to, silną potrzebę i poczucie misji i przynależności. Tak jak teraz kobiety wielbią platonicznie w świecie internetu, czyli wielbią nierealne, tak wtedy musiały czuć się przynależne, głosując, wyrażając zachwyt, uczestnicząc, przysłuchując się. To wszystko składa się na poczucie kobiecej przynależności tamtych lat. Tak, takie na wschodzie wybiały pana Paderewskiego, tak? Tak, dokładnie, tak. No, Paderewski to jest druga też postać, bo tak jak pan doktor Aondo-Aka wspomniał, że on był gwiazdą. Tak, to był gwiazda. To byśmy powiedzieli, można porównać do gwiazdy rocka, ale pamiętajmy, że z drugiej strony Paderewski stanowił z Dmowskim fenomenalny duet. Paderewski swoim nazwiskiem otwierał drzwi polityczne i w tym momencie wchodził Dmowski, który załatwiał sprawy. Ale o czym warto pamiętać, o czym my nie pamiętamy a propos Paderewskiego? Paderewski sam ufundował pomnik zwycięstwa grunwaldzkiego. W przeliczeniu mniej więcej na dzisiejsze pieniądze, chodzi mi o złotówki, to sam z własnej kieszeni wyciągnął około 9 milionów złotych. No, proszę sobie wyobrazić, który z naszych dzisiejszych polityków wyłożyłby ciepłą ręką na przykład 9 milionów złotych i mówi: słuchajcie, ja daję na dofinansowanie takiego, a nie innego muzeum. Albo akademii. Z naszych współczesnych polityków ma w ogóle 9 milionów złotych. Słuchaj, przypuszczam, że mam, że wystarczy, wiesz, konta zsumować. Oto to jestem wyjątkowo spokojny. Nie, ale to nie są czasy takich majątków i fortun jak przed II wojną światową. Jednak komuna swoje zrobiła i my mamy, według Banku Światowego, przeciętny majątek przypadający na Polaka jest bardzo niski. Jest to nawet połowa majątku Czecha. No, ale to tak, taka dygresja. Też, może przepraszam, że użyję takiego uproszczenia kulturowego, ale nie są to czasy mentalności fundatorów, tak, mecenatu prywatnego. Prawda. I to bardzo szkoda, to bo tak przez to wszyscy polegają na państwie. Dobrze, tak. Powiem może, ja wiem, że się podobno dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale tylko między sobą. Znaczy, nie wiem, czy jestem dżentelmenem, czy nie, ale tak się złożyło, że moja kochana żona wraz z córką prowadzą niewielki zakład usługowy. I dlaczego o to wrzucę? Znów metodą Chestertona pewna dygresja. Ale co miesiąc patrzę, jak moja żona ma coraz wyższy podatek do zapłacenia. Więc przepraszam, jak my mamy mówić o czasach fundatorów? Dobrze byłoby, żeby fundator też sobie zafundował wiedzę, czyli kupił jakąś nową książkę, jakiś... poszedłby na jakiś kurs, jakkolwiek to nazwiemy, jeśli jest to trudne, jeśli my mamy coraz mniej pieniędzy. Pamiętajmy, że zanim my kupimy książkę, to my mamy podstawowe cechy, jak słynna piramida Maslowa, przede wszystkim przetrwać biologicznie. Wiecie państwo, no, kiepsko człowiekowi się raczej siedzi nad książką, kiedy jest ciemno, zwłaszcza jesienią, kiedy jest zimno w domu, kiedy jest głodny, kiedy jest spragniony. A kiedy jeszcze są jakieś inne przypadki, więc może tu jest droga, oczywiście, kiedy nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Ale jest prawda, pamiętajmy, że przez podwyższenie podatków, jak nas historia uczy, a historia uczy jednego, że nigdy nikogo nic nie nauczyła, największe konflikty, czy w imperium, typu Imperium Hiszpańskie, chodzi mi o spór z Niderlandami, czy weźmy nawet Polskę pod dominacją komunizmu, to wystąpienia ludności po 1948-1949 roku, już od lat 50. aż do 90. to mamy o co? Z przyczyn socjalnych. Popatrzmy tak naprawdę, co było przyczyną wystąpień w Poznaniu, w roku 70. w Gdańsku, w Gdyni, jak i w Szczecinie, w 76. roku w Radomiu, w Płocku i w Ursusie i znów lata 80. Został stworzony mit, prawda, że my tworzymy, że to była chęć niepodległości. Była gdzieś w tym, ale przede wszystkim, no, jak to powiedział kiedyś Bonaparte, no nie odpowiada się karabinami na wołania ludu żądającego chleba. Chociaż może przykład Bonapartego nie jest tu w tym momencie najlepszy. Ja chciałem zadać pytanie Janinie Piekutowskiemu. Tak, bo to Manta właśnie
chciałem, żeby ta dyskusja również zapsuła w takim jakby nucie, co jednak możemy wyciągnąć dzisiaj z pana Dmowskiego, z pana Podolskiego, z pana Czestertona. Marta wspomniała o pewnych wyzwaniach. I tak jak właśnie, i teraz mi się przypomniała przecież pan Czesterton, niemalże 100 lat temu napisał książkę Zasadzona gospoda. Nie taka powieść lekka, prawda? Tam jest ukazany król taki, Patryk Daruj, kapitan. Ludzie jest ukazany pewien arystokrata angielski, który zaprasza kogo, proszę państwa, muzułmanów do Europy, tak? I czy tutaj możemy jakby wyciągnąć coś dla siebie właśnie z pana Czestertona? Jakby na to się zapatrywał? Czy tutaj widzisz pewną odpowiedź również na palące kwestie, na naglące kwestie naszej pozytywnej obecności? Panu Czestertonie, panu Mocnym i panu Paderewskim. Choć jestem przedstawicielem centroprawicowego, czy w gruncie rzeczy konserwatywnego think tanku, jakim jest Nowa Konfederacja, to ja akurat powiem od razu, że nie podzielam takiego bardzo silnego lęku części polskiej prawicy przed imigrantami, uchodźcami, czy etnicznymi lub religijnymi mniejszościami, co nie znaczy, że należy do Polski wpuszczać zawsze wszystkich jak leci, ale wracając do pana pytania, co możemy wyciągnąć z myśli i z czynów tych trzech panów, o których dzisiaj mówimy, no to ja uważam, że kolosalnie dużo. Zwłaszcza, że dzisiaj cały dzień czytałem jednego, drugiego i trzeciego i od każdego możemy się czegoś nauczyć. Ja bym zaczął od Ignacego, znaczy tak, w ogóle jeżeli chodzi o moje osobiste poglądy, to mam w pewnym sensie równy dystans do obu wielkich rywali, których trumny, jak to się dzisiaj mówi, rządzą Polską, czyli pana marszałka Piłsudskiego i pana Romana Dmowskiego, jednocześnie mając do nich ogromny szacunek, przede wszystkim zacznę od tego szacunku za jakąś niezwykłą kulturę umysłową i kulturę polityczną, której niestety moim zdaniem nie mają współcześni politycy. I to zarówno w Polsce, jak i generalnie w większości współczesnego świata. I to jest pierwsza rzecz, której możemy się uczyć. No, tu oczywiście politycy, o których mówimy, mieli różne style. Pan Roman Dmowski, jak to powiedział kolega przed chwilą, był ostry, obcesowy, mówił pewne rzeczy wprost. Pan Ignacy Paderewski był natomiast urodzonym mediatorem. No, on mediował po 1918 roku między obozem Piłsudskiego a obozem Dmowskiego. Właśnie skupiłbym się na początek na Paderewskim. Czego się mogą współcześni politycy uczyć od Paderewskiego? Właśnie tej zdolności rozmawiania ze wszystkim i umiejętności połączenia, zdolności do połączenia umiejętności, nie bójmy się tego słowa, choć może być trochę szokujące, marketingowych czy PR-owych, z bardzo sprawnym umysłem politycznym, strategicznym i geostrategicznym. No, już nie mówiąc o tym, że to był wspaniały organizator także. To jest to, co między innymi jest mowa i o tym pomniku, i organizacji. Znaczy, to był człowiek, który umiał przemówić jeszcze, jak Polska nie była niepodległa, do mnóstwa ludzi na Zachodzie. I no, co prawda Chesterton potem powiedział, że Paderewskiego się słucha za mało i co pokazały następne wydarzenia, faktycznie słuchało się go za mało. Tak samo jak w tym momencie Zachód przed napaścią putinowskiej Rosji na Ukrainę zbyt mało Polski słuchał, czyli tak jak powiedział znowu kolega, historia uczy tylko tego, że nikt się od niej nie uczy. Ale kogoś takiego jak Ignacy Jan Paderewski moim zdaniem w tym momencie Polsce potrzeba. Bo zwróćmy uwagę, bo to jest
był ktoś w rodzaju celebryty i to uwielbianego nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Sam Chesterton wypowiadał się, że jeszcze około roku chyba 1915, że jest wielkim zwolennikiem jego gry na fortepianie. I właśnie wkrótce potem też ówczesnemu ministrowi, ówczesnemu premierowi Wielkiej Brytanii Davidowi Lloydowi George'owi podpowiadał, że powinien w sprawie niemieckiej słuchać Paderewskiego, więc mamy do czynienia z człowiekiem o ogromnej charyzmie, ogromnej umiejętności rozmowy ze wszystkimi. On tak naprawdę po śmierci Piłsudskiego faktycznie stworzył dość antysanacyjny front morsz, ale prawda jest taka, że nie można było jednoznacznie zakwalifikować przez długi czas Paderewskiego do któregoś z obozów. On się wymykał łatwym klasyfikacją, prawda? No i to jest właśnie piękne. Tak, i w Polsce, czy jest ktoś w tej chwili w Polsce, kto potrafiłby wyjść i negocjować między Tuskiem a Kaczyńskim tak, żeby ci dwaj panowie na koniec tych negocjacji byli uśmiechnięci? Nie ma kogoś takiego. Zespół, odwołam się do popkultury, jest w Polsce taki zespół Lao Che, znakomity, znaczy już nie ma go, ale był taki zespół przez wiele lat, między innymi słynny po płycie Powstanie Warszawskie, ale wtedy tak nabrał tej sławy, jak sądzę, ale jest jednej z późniejszych, chyba to była ostatnia płyta Lao Che pod tytułem Wiedza o społeczeństwie. Ona się zaczyna od takiego utworu Kapitan Polska, który jest takim wołaniem o właśnie takiego przywódcę, który będzie umiał do wszystkich przemówić, ze wszystkimi rozmawiać. Bądź dla nas bez zarzutu, tak dla Tutsi, jak dla Hutu tam jest. Oczywiście chodzi o dwa obozy polityczne, prawda? Więc to jest pierwsza rzecz, której możemy się uczyć od Paderewskiego. Znakomite umiejętności dyplomatyczne, polityczne i także te PR-owe, ale to nie jest PR powierzchowny. To jest, za nim stoi coś więcej. Za nim stoją głębokie fundamenty, jeżeli chodzi o wiedzę i umiejętności. No i po prostu tylko należy zasmucić się nad tym, że tego typu postaci dzisiaj brakuje. Druga rzecz, której się możemy uczyć od Ignacego Paderewskiego, to jest to, że on był zwolennikiem, niestety niewiele na ten temat zostało w pismach, ale był zwolennikiem właśnie nurtu, który tworzył Gilbert Keith Chesterton i Hilaire Belloc, czyli dystrybucjonizmu. Nurtu, który zwraca uwagę na rzeczy bardzo aktualne dzisiaj, dlatego że jest to nurt polityczno-gospodarczy, który stawia na możliwe upowszechnienie drobnej własności, więc tu w tym momencie, jak to mówię, to już się cieszą libertarianie, ale, i tu się libertarianie przestają cieszyć, jest to nurt, który jest za tym, żeby ta własność była jednak możliwie rozdrobniona między ludźmi po to, żeby nie powstawały molochy, takie jak dzisiejsze giganty technologiczne, które zaczynają ze względu na zgromadzenie ogromnej ilości kapitału być po prostu monopolistami kolonizującymi ludzkie umysły. Przepraszam, ci się wtrącę, bo tu właśnie to tylko na chwilkę, że jednocześnie Chesterton, jak i Belloc wspominali, że dobrze jakby ten dystrybucjonizm był pod pewnym nadzorem państwowym, żeby właśnie jednak nie dochodziło do powstania tych molochów. O tym też jest bardzo ważne, co myślę, że większość libertarian od razu by tak, aha. No właśnie, bo z jednej strony mamy w dystrybucjonizmie maksymalną samorządność, także tych samorządów gospodarczych, czy tego, co w Polsce w tej chwili jest w gruncie rzeczy bardzo słabo rozwinięte, czyli organizacji branżowych, czy organizacji pracodawców. Już można powiedzieć, że bardziej dystrybucjonistyczne są współczesne Niemcy, gdzie te różne cechy izby przedsiębiorców są bardzo silne i jest to pokłosie polityki Hadeków, ordoliberałów w latach 50. Ludwiga Erharda i tak dalej. W Polsce niestety to się nie przyjęło i ze względu na to mamy z jednej strony biznesową samowolę, z drugiej strony mamy tutaj, też kolega mówił o wysokich podatkach. Ja się nie zgodzę, że w Polsce są podatki w ogóle wysokie, bo one, tak jak się porówna statystyki z całej Europy, to niby takie wysokie
wysokie nie są, tylko w Polsce jest inny problem. W Polsce problem polega na tym, że jest nierównomiernie, zbyt mocno opodatkowana praca względem kapitału. W związku z czym ten kapitał może się rozrastać w sposób absolutnie bezczelny. To jest znów coś, do czego dystrybucjoniści nie chcieli dopuścić. I tu właściwie tak naprawdę mówię o rzeczach, których się możemy już uczyć zarówno od Paderewskiego, jak od samego wielkiego Chestertona. Marto, ty jesteś mentorką Narodowej Organizacji Kobiet, prawda? No właśnie, to ja jakby wiem, że być może to jest dziwny temat, ale jak ty łączysz jakby właśnie myśl narodową pana Dmowskiego, pana Paderewskiego właśnie, no z tym, że tak, ówczesne panie feministki tak zwane, jak pani Marta Lempart, pani słuchają na pani mówią, że są siemiężyciele kobiet. Jak ty możesz? Jesteś zdrajczynią, prawda? Ty Marta jesteś po prostu jako... Ale od razu płeć narzucać. Dokładnie, Michał, dokładnie. Jak ty możesz coś i to lubić tego pana Chestertona jeszcze, tego zamordywcę okropnego. Ja wiem, że to jest może płytkie pytanie, ale nie, ale wreszcie w gruncie, że Marta to nie jest płytkie pytanie i proszę państwa, ponieważ to chodzi o naturę, tak? W atakach lewicy teraz na kobiety chodzi o to, że oni jakby zazdroszczą, jakby właśnie oni dążą niby do afirmacji kobiet, a tak naprawdę oni zazdroszczą nam mężczyznom, że niby możemy więcej niż kobiety. Marta. Tyle wątków, Bauer. Postaram się sprostać połączeniu ich. Może na moment, żeby usytuować właściwie całą wypowiedź, wrócę do początku. Zapewne panowie zorientowaliście się, że ja się bardzo krytycznie odnoszę do myśli Dmowskiego. Ale to co dobrze, bo można podyskutować. Co nie przeszkadza mi przez całe życie budować bardzo konsekwentnego modelu wychowania narodowego, którym się dzielę z młodzieżą, który konsultuję z osobami pokolenia moich rodziców i który dany mi był z pokolenia moich dziadków i przekazany, ojej, chyba genetycznie, od pradziadków. To jedna kwestia. Druga, stoję na stanowisku, że można czerpać z myśli Paderewskiego, Dmowskiego, Chestertona jednocześnie, ale należy spełnić pewien warunek i to dotyczy kobiet. Wypowiem się może z racji wieku, chyba już mogę w imieniu kobiet się wypowiadać, albowiem pięknem kobiety jest jej intelekt. Intelekt pielęgnowany, rozbudowywany, intelekt roztańczony, intelekt niedopowiedziany. W związku z tym myślę, że dyskusje między lewą stroną a prawą stroną miałyby sens, gdyby ten intelekt był rozumiany po obu stronach właściwie, a przynajmniej definiowany. Ale to przepraszam, że powiem tu, Jaremę biorę na świadka. Poza żoną w domu mam jeszcze dwie córki, które raczej nie podzielają moich poglądów, nie są tak może bliskie jak mi, ale ja uwielbiam z nimi rozmawiać. A jak się nie zgadzamy, to właśnie jest nie to, że iskrzy negatywnie, ale są bardzo ciekawe rozmowy, ponieważ przedstawiamy zarówno spojrzenie jednej, jak i drugiej strony. Ja bardzo lubię rozmawiać z kobietami. Ale słusznie. Jest to ciekawe. Bo jakby Marta nie mówiła tą adwesą do ciebie, a ty... Ale ja po prostu mówię, że to... Ale słuchajcie, kochani, chodzi tu o to po prostu, żeby z szacunkiem podejść do obydwu stron, a nie od razu... Tak jak często widzimy, no ten ruch ośmiu gwiazd i tak dalej, to żeśmy widzieli, że idzie tak zwana elita w telewizji, gdzie lecą, no przepraszam, ale tak potworne bluzgi, że... Ale, przepraszam bardzo, no ja się wychowywałem w różnych ciekawych dzielnicach Warszawy, ale nawet swego czasu, czy przy ulicy Gibalskiego, czy na Pradze, człowiek nie słyszał takiego słownictwa jak przedstawiciele tak zwanych oświeconych elit. No przepraszam bardzo, ale trochę nie wypada pewnego słownictwa. Ktoś kiedyś powiedział, może by trzeba było powiedzieć, że dżentelmenem się jest nada. Kto to jest dżentelmen kiedyś było? Więc może nie będziemy dawać odpowiedzi Radia Erewań, tylko damy inną odpowiedź. Nie, no bo w Radiu Erewań to było coś takiego, że dżentelmenem to jest ten, który jak całuje kobietę w rękę, to nie zapomni wyjąć papierosa z ust, nie? Ale mi chodzi o co innego. Dżentelmenem jest ten, który przewracając się o kota w korytarzu, dalej go kotem nazywa.
Czyli tu chodzi właśnie o te rozmowy, ale ja pamiętam, że bardzo lubiłem rozmawiać, tak jak właśnie z kobietą, zresztą ja w ogóle jestem gaduła i dyskutant, ale pamiętam, że nawet pracując w szkole bardzo długo, 22 lata nauczyłem historii, jak i wiedzy o społeczeństwie, wiedziałem, że dzieciaki są raczej lewoskrętne, bo to jest ten okres buntu, się nie ma co dziwić, ale starałem się właśnie im przekazać, a teraz spójrzcie na pewną tradycję. I słynna jest ta zasada, którą kiedyś przez przypadek znalazłem. To jest taki filmik, jest krótki na YouTubie, w serii Wojna Idei, płot Chestertona. I pamiętam, że na paru klasach to zrobiło takie wrażenie, że oni się zaczęli już uczyć. I właśnie, już kończąc, już obiecuję, właśnie warto sięgać Chestertona. Zadajmy sobie pytanie, po co to jest? A może to, może coś tym jest spowodowane, że na przykład taki przepis, a nie inny, ma jakieś uwarunkowanie. Nie to, że nam teraz to nie pasuje. Właśnie tego się trzymamy. Przepraszam, pani doktor, wracamy. Wybaczam. Dziękuję. Natomiast już mówiąc poważniej, to zwróćcie państwo uwagę, bo mogłabym na tą kwestię spojrzeć z perspektywy Chestertona, z perspektywy działalności i twórczości Paderewskiego, ale też z perspektywy Dmowskiego. Natomiast ja w tym momencie zrobię taki półobrót w tańcu i sięgnę po Chestertona, po jego esej poświęcony patriotyzmowi. I tam padła taka niesamowita, drapieżna myśl, która z jednej strony napawa mnie lękiem, dlatego że ona jest niezwykle prawdziwa. A mianowicie Chesterton podkreślał, że kiedyś, i tutaj używał słownictwa związanego z jedzeniem i zgryzieniem. I to jest właśnie ta drapieżność niesamowita, ale zarazem zachowywał przecież postawę dżentelmena. To jest niesamowite. Czyli można być wojującym, ale można mieć nienaganne maniery i zachowywać piękno słów. No właśnie, i on kiedyś powiedział, że udało się w historii odgryźć fragmenty narodów. Zwróćcie państwo uwagę, to trzeba sobie wyobrazić, odgryźć fragmenty narodów. My zazwyczaj o zaborach tak nie myślimy i o wszelkim pokłosiu zaborów, a także o pierwszej i drugiej wojnie też tak nie myślimy. Natomiast daję tutaj przykład Alzacji i Lotaryngii, jednak tego kawałka, tutaj znowu posłużę się słownictwem Chestertona, nie da się przełknąć. I przełożenie języka polityki na język fizjologii może być w pewnym sensie obrazoburczy. Dalej, od dywagacji poświęconych Lotaryngii i Alzacji Chesterton przechodzi do kwestii polskiej. I to jest niesamowite, jak w jednym zdaniu idealnie wręcz zawarł kwestię polską, bo powiedział, że kawałki Polski wciąż ciążą na kawałkach narodów imperialnych. I czyż... Na żołądkach, imperiów centralnych. Dobrze, ale nie chciałabym mówić o jedzeniu, bo to absolutnie świetny temat, tak? Świetny temat. Chciałam o zupełnie czymś innym. Wrócę do kwestii kobiet, kobiecości, dyskusji. Wśród moich znajomych jest wielu ludzi, którzy mają zupełnie inne poglądy, ale są świadomi moich poglądów. I jeżeli to są ludzie z klasą, to odważnie wchodzą w dyskusję, niezależnie od płci. Natomiast niemożność wejścia w dyskusję i operowanie inwektywami jest to po prostu tchórzostwo. Nic więcej. Jest to brak intelektu, jest to brak elementarnej kultury słowa i elementarnej znajomości savoir-vivre, którą nie tylko powinno się wynieść z domu, ale powinno się wynieść z lektur i wreszcie nazwałabym to ze świata babci. Dlatego, że jeżeli mówimy w wychowaniu, tutaj odwołam się do wychowania kobiet, tylko i wyłącznie o relacji kobieta i jej mama, kobieta i jej tata, to jest za mało, bo każda kobieta, powiedziałabym w pewnym sensie nosząc przez życie, nazwijmy to pamięcią genetyczną, ona niesie ze sobą to, jak się zachowywała jej babcia, to jak się zachowywała jej prababcia. Co to znaczy? Ja nie mówię tylko o manierach, mówię o zachowaniu w najważniejszych momentach dziejowych.
czy niesie za sobą drobne, codzienne bohaterstwo, bo nie sztuką jest obnosić się z wielkim bohaterstwem kobiecym, które na przykład niektóre kobiety upatrują w krzyczeniu inwektyw. Myślę, że tak naprawdę filologicznie nie do końca rozumieją słów, którymi się posługują i gdyby je poprosić o rozbór gramatyczny, zdania uciekłyby z krzykiem od takiej propozycji, bo może rozbiór by, że tak powiem, bardziej ku instynktom zrozumiały. Natomiast kwestia jest zupełnie inna. Tutaj sięgnę na moment do Dmowskiego. On użył takiego ciekawego pojęcia w jednym z esejów, a mianowicie wypowiedział się na temat patriotów czujących. To jest ciekawe, że mówił tylko o mężczyznach. Nie mówił o córach, nie mówił o wnuczkach, nie mówił o mamach, tylko mówił wyłącznie o patriotach czujących. Więc powiedziałabym, ta dyskusja, która trwa, która pozornie jest dyskusją o kobiecości, tak naprawdę, bo ona jest dyskusją, powiedziałabym, o tak naprawdę o rodzaj temperatury uczuć narodowych, które odczuwa każdy z nas. Ja nie ma zrozumienia, tak? Jak ty to, jak ty się zapasujesz na to, co mówi Marta? Poruszyło mnie to stwierdzenie, że każda kobieta niesie ze sobą dawne pokolenia. Myślę, że to dotyczy i kobiet, i mężczyzn. I tak naprawdę... Nie śmiałam w imieniu mężczyzn. I tak naprawdę dotarło do mnie w tym momencie, że jest to sama istota myśli patriotycznej Chestertona, której też możemy się dzisiaj od niego uczyć. Bo co on mówi o patriotyzmie? Patriotyzm według Chestertona to jest zupełnie inny patriotyzm niż niestety wielu współczesnych nacjonalistów chciałoby wyznawać. Bo jest to patriotyzm nieimperialny. To znaczy on z jednej strony jest przeciwny takiemu kosmopolityzmowi rozumianemu po tołstojowsku jako miłość do całego wszechświata. Ale dlaczego? Dlaczego Chesterton uważa, że to nie jest dobra droga, ta miłość do ludzkości, do wszechświata? Właśnie dlatego, że każdy człowiek niesie w sobie, we wnętrzu, te dawne pokolenia, czyli różne drobne czyny i przeżycia i doświadczenia własnych przodków, przede wszystkim ufundowane w języku, bo to nie chodzi o jakąś mityczną wspólnotę krwi, na którą powoływali się faszyści i inni bardzo nieciekawi ludzie, ale chodzi przede wszystkim o pewną wspólnotę doświadczeń i wspólnotę kultury, rozszerzoną o dawne pokolenia. Tak jak Chesterton mówił w innym miejscu, że tradycja to jest demokracja, ale rozszerzona na zmarłych, prawda? Więc ta tradycja jest osadzona. Znaczy, my mamy w naszym wnętrzu, w naszym ciele nawet wręcz dosłownie zapisane setki różnych doświadczeń innych Polaków. Jeżeli jesteśmy Polakami, ja mam na przykład wśród przodków także Holendrów, no to na pewno jest wiele, wiele pokoleń Holendrów, aż do XVII wieku, kiedy oni przyjechali do Polski, uciekając przed kontrreformacją. I dlatego patriotyzm jest miłością do czegoś, co jest nam najbliższe, dlatego że to jest w naszym ciele, ja bym tak powiedział. W tym sensie kosmopolityzm w rozumieniu tołstojowskim jest według Chestertona, i ja się tu z nim zgadzam, czymś no jednak nienaturalnym, więc w gruncie rzeczy zimnym. Ale czymś tak samo nienaturalnym jest imperializm, czyli chęć poszerzania tej własnej ojczyzny właśnie przez zjadanie i połykanie innych narodów, przez rozpychanie się, szukanie jakiegoś Lebensraum czy innych okropnych pomysłów. To jest tak samo nieludzkie jak próba miłości do całego wszechświata. Znaczy, zapewne jest dużo bardziej nieludzkie, no bo po prostu jest egoistyczne czysto, ale dlaczego imperializm jest nieludzki? Dlatego, że znowu oddala nas od tego, co najbliższe. Jeżeli Polska nagle zdobyłaby jakąś ultrabroń, taką, że mogłaby pokonać wszystkie państwa na świecie, Niemców, Rosję i tak dalej, i jakiś nasz władca stwierdziłby, że użyje tej broni w sposób ofensywny, będzie atakował te wszystkie państwa, Polska będzie pożerała, Czechy, Niemcy Wschodnie, Ukrainę, Białoruś, zacznie pożerać wszystkich,
to przestanie być Polską, bo przestanie być czymś ogarnialnym. Doświadczenia, te doświadczenia, które są w ciele, one się rozleją, one się zderzą z doświadczeniami i cierpieniem setek narodów, które próbowaliśmy przynajmniej połknąć, i w tym momencie znajdziemy się nie tylko w sytuacji nieludzkiej, ale w sytuacji demonicznej. Dlatego Chesterton ostrzega przed dwiema skrajnościami tak naprawdę. Ostrzega z jednej strony przed skrajnością, którą jest roztopienie się w jakiejś niekonkretnej, ogólnej masie, z którą już nie będziemy się mogli utożsamić, ale także ostrzega przed próbą rozszerzenia naszej tożsamości i narzucenia jej innym, bo po pierwsze to się nie uda ze względu na to, że te inne tożsamości będą leżeć i tak na żołądku. Po drugie spowoduje, że właściwie po pierwsze spowoduje jakieś ogromne cierpienie i mnóstwo śmierci niepotrzebnej. A po trzecie ostatecznie będzie prowadziło do zatracenia tej najbardziej naturalnej, odczuwanej wewnątrz tożsamości pochodzącej z doświadczeń tych wielu pokoleń. Dziękuję bardzo, Jano. Michał. Po wysłuchaniu tak zwanego patriotyzmu, czy jakkolwiek byśmy nazwali Tolstoja, moglibyśmy to podsumować jednym krótkim zdaniem. Szkoda, że przyjaciel ludzkości nie jest przyjacielem człowieka. Tak bym to podsumował. Zresztą to nie jest mój tekst, to jest tekst wzięty z książki niestety też już nieżyjącego Paula Johnsona, Intelektualiści. Druga rzecz, pamiętajmy, że czym się mógł różnić polski nacjonalizm od innego? To powiedział o tym profesor Wincenty Lutosławski, że Polakiem może być każdy, kto przyjmie po prostu polską tradycję. I jakbyśmy tak popatrzyli na historię, zaczniemy od pana Romana, który pochodził ze wsi, gdzie ludzie mieli korzenie tatarskie. Tak samo tatarskie miał korzenie Henryk Sienkiewicz. Pół Czechem był Jan Matejko. Przykłady można mnożyć. Więc to jest właśnie... Kościuszko Białorusinem. Tak, ale wiesz, chodzi wiesz o innych. Wystarczy popatrzeć na staropolskie nazwiska działaczy, nawet później. Ja się uśmiechamy, jak pan mówi o tych obcych korzeniach. No, korzenie z tobą łączy, bo to jest też, można powiedzieć, że to jest jakby też nawiązanie do myśli chrześcijańskiej, że od tej pory już nie ma Żyda, prawda, Rzymianina. Jest coś, co nas łączy. Zresztą jakbyśmy powiedzieli, nasi najlepsi władcy, jacy byli, to by się nagle okazało. Węgrzy, Litwini. No bo weźmy, no, czy Jadwigę, czy Stefana Batorego, czy dynastię Jagiellonów. Ale jakbyśmy tak popatrzyli, jak oni są wymieszani, byśmy do tej pory nie wiedzieli. Więc to jest pierwsza myśl. Przede wszystkim... Na jednym z najważniejszych placów Warszawy kto stoi? Szwed. No tak. Wiesz, a do tej pory jednym z człowiek ulubionym zaborcą, którego grób do tej pory się szanuje i zawsze dba, no to jest grób na cmentarzu prawosławnym prezydenta Sokratesa Starynkiewicza, który... Bardzo dużo zrobił w Warszawie. I to bardzo dużo. To z kolei mówimy o tej małej ojczyźnie właśnie, o której właśnie czy wspomniał pan doktor Bawer czy Jarema, że przede wszystkim, słuchajcie, nasza mała ojczyzna, od tego się zaczyna ten patriotyzm. Coś, co my czujemy, coś, co możemy dotknąć. Niemcy mają fenomenalne takie określenie Heimat. To jest ta nasza mała ojczyzna, bo ten Vaterland to już nam się źle kojarzy. I przede wszystkim tak bym powiedział, że ojczyzną to jest to, ktoś kiedyś powiedział mi, jeden z żołnierzy Armii Krajowej, że ojczyzna to jest tam, gdzie my się czujemy dobrze, bezpiecznie. Gdzie są tradycje, które potwierdzają ten nasz wybór, że my się czujemy Polakiem. Że na przykład nie mamy czegoś takiego, że, bo ja bym się dziwnie czuł, jak na przykład było to w myśli protestanckiej, zwłaszcza luterańskiej, że wobec kobiet obowiązywało 3 razy kaj. To nie chodzi o Ku Klux Klan, tylko że Kinder kisze kirsche, nie? Czyli kobieta, dzieci, kuchnia. No nie bardzo. Bo z kolei ja bardzo dzieci, lubię... Dzieci, kuchnia i kościół. No. A jak ja powiedziałem? Pomyliłem się? Kobieta, dzieci i kuchnia. A, przepraszam, no ale... No. To bardzo dziękuję. I właśnie chodzi mi o to, że tu jest właśnie to spojrzenie tego nacjonalizmu. Bo my musimy odróżnić, bo w tej chwili pamiętajmy, że my jesteśmy obciążeni pewnymi narzuceniami myśli komunistycznej. Że na przykład, proszę Państwa, dlaczego się mówi faszystowskie Niemcy? Zawsze się mówi, przepraszam bardzo, ale faszyzm był w Italii. Bo Niemcom było trudno przetłumaczyć, że chodzi o narodowy, ale socjalizm. To było tak niezręcznie.
Są przykłady można mnożyć. Jakby się mówi nazistowskie Niemcy. Tak, nazistowskie, ale spytaj jest... się, co to znaczy na ten nazistowskie, to już za bardzo nie wiedzą. Czyli może by trzeba było wziąć od tego, żeby od początku musimy odbudować prawdziwe znaczenie pewnych pojęć, tak. Bo słyszymy dalej, to są, czasami się słyszy dziennikarzy, znów będzie ukłon w stronę mistrza Chestertona, czyli dygresja. Rozpoczęła się olimpiada. Nie, olimpiada jest teraz. Wtedy, kiedy oni mówią, to rozpoczęły się igrzyska, bo olimpiada to jest czas pomiędzy igrzyskami. Bo ja pamiętam, jak za moich czasów za coś takiego się wylatywało i wielu moich profesorów mówiło, to dziękuję bardzo, zobacz, spotkamy się we wrześniu. Po takim pierwszym pytaniu, tak. Więc zacznijmy właśnie od tego. Właśnie, czyli mamy faszyzm, olimpiada, no wiele właśnie takich zdarzeń. Ale wróćmy. Pojęcie narodu. Pamiętajmy, no w Polsce, no tak jak to mamy, no każdy z nas się czuje Polakiem, ale ten zbiór, przez to, że Rzeczpospolita swego czasu w XV, XVI, XVII wieku, no może w XVII już mniej, bo mamy ten srebrny wiek, wiek wojen, ale dawała możliwość rozwoju, choćby nawet przez rozwój gospodarczy, przez niższe podatki, przecież tak jakbyś kiedyś usiadłem ze swoimi uczniami, obliczyliśmy, że w XVI wieku w Rzeczypospolitej posługiwano się na co dzień 14 czy 15 językami. Nikomu to nie przeszkadzało. Miasta wielokulturowe, nie chodzi tu o multikulti narzucane, weźmy przykład inne moje ulubione miasto, Lwów. To było miasto trzech kultur. Rusińskiej, polskiej, ormiańskiej. Nikomu nie przeszkadzało. Więc tu jest ten powrót. Przede wszystkim nie narzucana z góry tolerancja, ale naprawdę my z wielu kultur sięgamy po wiele szczegółów i my sobie się nie zdajemy, co jest tak naprawdę polskie, a co obce. Gdybym ja się spytał, proszę Państwa, znów, no jedzenie, tradycyjna polska potrawa. I nagle się może okazać, no nie bardzo. No wszyscy się śmieją, że tradycyjna polska potrawa, to jak to było? Karp po żydowsku, ruskie pierogi, barszcz ukraiński, tak? Ale zastanówmy się, co jest właśnie tą piękną myślą naszą narodową, co nas spaja? Ja swoją drogą nie widziałem innego państwa, a trochę podróżowałem po świecie, w którym byłoby tyle włoskich restauracji, co w Polsce. Marta, proszę. A jeżeli można, tak, aż korci mnie, żeby dodać pewien przykład, bo wróciliśmy do pojęcia narodu i nacjonalizmów. Moje wrażenie, moje skromne zdanie jest takie, że to dotyczy akurat narodowców lub kobiet narodowych. Nie chciałabym użyć słowa narodowczyni, choć wiem, że historycznie tak istniało. Ja nie akceptuję absolutnie takiego słowa, bo uważam, że ono godzi w kobiecość. Nie zgadzam się. No ale wracając do meritum, moim zdaniem takim największym sprawdzianem dla osoby o poglądach narodowych jest konfrontacja przekazu idei narodowej wobec innych narodów. Wspomniał Pan o podróżach. I tak mi się wydaje, że ja już chyba wyrosłam z tego etapu, kiedy ja mówię o sprawach narodowych do młodzieży w Polsce, do moich rówieśników w Polsce, bo to jest już, powiedziałabym, dydaktyzm zbędny. Natomiast ja się czuję w swoim żywiole, w swojej skórze, kiedy ja mogę mówić o polskości, kiedy jestem w Rumunii na przykład, były przykłady węgierskie, to dorzucę rumuńskie. Ja się czuję fantastycznie wtedy, bo ja rozumiem pojęcie narodu rumuńskiego, ich identyfikacji, a jednocześnie mogę mieć ogląd z polskiej strony. Więc to są niesamowite rozmowy. Rozmowy we Francji, kiedy słodkiej Francji już nie ma, a Francuzów niewielu, no może nikt nie widział Francuzów teraz, też prawdziwych. To też są dyskusje dotyczące narodu, więc te konfrontacje, te formowanie elity, znowu, może źle użyłam słowa, bo formowanie elity to jest założenie, że elit nie ma i należy je sztucznie wyprodukować, więc cofam określenie, powiedziałabym doskonalenie albo ułowienie, albo uszlachetnienie elity, może to będzie właściwe określenie. Natomiast tutaj w kontekście myśli Chestertona, pamiętam, że w jego eseju poświęconym patriotyzmowi padła taka myśl, że kosmopolityzm daje nam jeden kraj, który jest dobry. Natomiast patriotyzm daje nam setkę krajów, w których każdy jest najlepszy. W moim przypadku jest to silna identyfikacja z patrią, ale
przede wszystkim rozumianą jako naród. Więc z jednej strony to jest szerokie spojrzenie, a z drugiej strony jest to przekleństwo, ponieważ wymaga cały czas ode mnie konfrontacji, rozmów, jakichś batalii słownych, dyskusji historycznych. Tak, ale dzięki temu się rozwijamy. Natomiast w kontekście pytania, które zadał mi wcześniej Bawer, co jest naturą kobiecości narodowej? Bo tak naprawdę mówimy cały czas, wybaczcie panowie, o świecie męskim, o Chestertonie, mówimy o Paderewskim, mówimy o Dmowskim. Tak. A ja, że tak powiem, chciałabym się wypowiedzieć trochę w obronie tych zagubionych, subtelnych, efemerycznych istot, które po kobiecemu przekazują ideę narodową, czasem jako tak zwane ciche bohaterki codzienności, bo one się nie dzielą w mediach społecznościowych swoimi dokonaniami, nie zamieszczają zdjęć ze swoich akcji, nie przechwalają się jedna przed drugą, druga przed trzecią i przed całym światem. Więc jakby chciałabym wystąpić też w obronie tych istot narodowych, które zapewne będą później oglądać naszą dyskusję i do niej się ustosunkują, że to są wspaniałe, przede wszystkim młode kobiety, bo ich atutem jest młodość, natomiast życzyłabym, żeby były częściej zapraszane do publicznych dyskusji. No właśnie, tak jak powiedziałem, mi się teraz przypomniało, tak, jeśli nas będziecie Państwo oglądać, jeśli Wiktorii, jeśli będziesz nas oglądać, to jest pytanie do mojej serdecznej koleżanki pani Wiktorii Czarneckiej, która napisała książkę o marketingu historycznym. Mm-hmm. Także jeśli słuchasz Wiktorii, to się pozdrawiam. Ostatnio zorganizowała w ramach grupy odtwórstwa historycznego film o dziewczynach z PWK, Przysposobienie wojskowe kobiet. Ale już nie będę o samym filmie mówił, ale pamiętam, że inne drobne wydarzenie z premiery tego filmu, to było u mnie w muzeum, się działo w muzeum przy ulicy Rakowieckiej, Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, powiedziała, że przyszło mało dziewczyn do pomocy. Powiedziała krótko, dziewczyny, jeśli wy same nie będziecie dbać o dobre imię, to nikt wam nie pomoże. Tak jest. Nikt nas będzie propagował. Ja zapamiętam, co jest ciekawe. Wiktoria jest z rodziny, Wiktoria jest z rodziny Piłsudczykowskiej, a ja bardzo lubię z nią rozmawiać. Ja to mam z niepełnosprawnymi osobami, że ja mówię im coś. Jeśli wy sami nie zadbacie, to nie zadbałyście. No, to było właśnie też z historii związane, to kiedyś mi jedna osoba opowiadała, zbliżona, to jest znów ze środowiskiem narodowym, dokładnie Narodowych Sił Zbrojnych, tu chodziło o dosyć ciekawą postać Leonarda Zubzdanowicza, postać na film. Cicho ciemny, szef sztabu Brygady Świętokrzyskiej, no chyba jeden z ostatnich Zagończyków. Ale on rozmawiał ze swoim dowódcą z kampanii norweskiej z 1940 roku, kiedy po 1945 roku zameldował się u naczelnego wodza i usłyszał od generała Kopańskiego taką rzecz. A teraz musisz pisać o historii, bo inaczej inni was zakraczą. I my też tego powinniśmy się trzymać, że powinniśmy... Owszem, to jest to, co znów napisał kiedyś Dmowski. Zdaję sobie sprawę z tego, co jest marne w moim narodzie, ale jestem dumny z tego, co jest wielkie. I na tym to polega rozwój. Przecież my nie możemy powiedzieć, że jesteśmy idealni, bo idealny jest tylko Pan Bóg. A my, znów, w nawiązaniu do Pana Świętej Pamięci, niestety Pana Chestertona, jesteśmy skaleczeni z mazą grzechu pierworodnego i w nas jest czasami ta durna pycha, bo tego to nie można powiedzieć na część, chęć bycia najlepszym, no każdy chce być najlepszym, zwłaszcza dzisiaj w wariackich czasach, kiedy każdy z nas ma być najpiękniejszy, najprzystojniejszy, najbogatszy, człowiek sukcesu, a nie daj Bóg, niech ci się noga, mówię, powinie, jesteś zniszczony. I tego nam właśnie brakuje, właśnie takich rozmów. Czasami ktoś tu w dyskusji okaże się lepszy. No jeśli ktoś jest lepszy, to ktoś musi być gorszy. I jeśli ktoś potraktuje to jako, nie wiem, ujmę na honorze czy coś, no to też świadczy najlepiej o takiej osobie. Jelena, jakbyś mógł... Przepraszam, jeszcze chciałbym coś powiedzieć a propos historii kobiet. Proszę Państwa, bardzo często słyszymy z przeciwnej strony, chodzi mi o te ruchy feministyczne, że wolność dla kobiet, te różne rzeczy, ale kiedy tak zwani krzewiciele wolności dochodzą do władzy, to już nam pokazuje historia, wprowadzają taki zamordyzm i taki terror, że wolność przestaje istnieć. Przecież i potem będą właśnie hasła typu, tak jak było w nazistowskich Niemczech, urodź dziecko dla Führera, czy w Związku Sowieckim kobiety na traktory. A miałem koleżankę, która mi kiedyś powiedziała coś, wiesz co, a ja bym chciała,
Ja nie mówię, że każda jest taka kobieta, ale myślę, że sporo jest część. Że chciałbym, żeby mój mąż zarabiał tyle, żebym ja się mogła zająć domem i przy okazji rozwinąć swoje zainteresowania i talenty. Mam takie koleżanki. Tak. I czy to jest, czy to jest coś w czymś upokarzającego? Ja uważam, że to jest pięknego, jeśli kobieta może się właśnie rozwijać. Bo jestem jak najbardziej za. Choćby nawet weźmy talent świętej pamięci pani Marii Curie-Skłodowskiej. No, jedyny przypadek dwukrotnej kobiety, która zdobyła dwukrotnie, przepraszam, skrót użyłem, no, nagrodę przecież Nobla. Idąc tym tropem i korzystając z pięknego wątku, który pan poruszył, a mianowicie skromności, i to połączę z ideą narodową i połączę jeszcze z Chestertonem, o ile pamiętam, Chesterton, mówiąc o patriotyzmie, użył też porównania z krynoliną. Więc ten taki kobiecy świat drobiazgów też nie był mu obcy. Ale idąc tym tropem, jeżeli pan pozwoli, to tylko wzmiankuję, że uważam, że polityką powinni się zajmować mężczyźni, a kobiety powinny się zajmować ideą wychowania. I dlatego, pisząc o wychowaniu narodowym, taką, myślę, moją testamentarną książkę. Moi przedmówcy mówili o patriotyzmie i nacjonalizmie. Ja się specjalnie, akurat chyba jako jedyny, prawdopodobnie tutaj nie utożsamiam ze słowem nacjonalizm. Może dlatego, że to słowo we współczesnym języku polskim obrosło takim znaczeniem, takim przywiązaniem do patriotyzmu etnicznego, czy właśnie do przekonaniem, że naród powinien być ograniczony do jednego etnosu. No być może ze względu właśnie na to, że sam też mam przodków z różnych narodów. Przepraszam, nikt z nas tu nie wygląda na rodowitych Słowian, wiesz, tu siedzących, także... tak, no w każdym razie... Więcej niż Słowian. W każdym razie jest to... W pewnym sensie słowo dzisiaj, no też w takim dyskursie publicznym obciążone, natomiast na pewno jest mi bliska idea zdrowego patriotyzmu. Tu dużo o patriotyzmie też było mówione. Ja zacytuję Chestertona, co prawda mam ten fragment tylko po angielsku, więc najpierw go przeczytam po angielsku, a potem spróbuję go przetłumaczyć. My country, right or wrong, is a thing that no patriot would think of saying except in a desperate case. It is like saying my mother drunk or sober, czyli jestem za moim państwem niezależnie od tego, czy ma rację, czy się myli. To jest coś, czego żaden patriota nie powinien, nawet nie powinien nawet pomyśleć o tym, żeby coś takiego wypowiedzieć, chyba że w kompletnie drastycznym przypadku, bo to jest tak samo jakby powiedzieć jestem za moją matką niezależnie od tego, czy jest pijana, czy trzeźwa. Moje rozumienie patriotyzmu jest takie, i to zresztą wszyscy, jak sądzę, nasi dzisiejsi bohaterowie od Dmowskiego przez Paderewskiego do Chestertona, a także do pojawiającego się może nie wprost, ale gdzieś mam wrażenie cały czas obecnego w naszej dyskusji w tle Józefa Piłsudskiego, są, no bo myśląc o Dmowskim i Paderewskim, siłą rzeczy się do Józefa Piłsudskiego odwołujemy. Oni wszyscy byli bardzo krytyczni wobec różnych polskich, czy w przypadku Chestertona angielskich wad i przywar, jednocześnie kochając oczywiście swój kraj. I myślę, że na takim krytycznym zamyśle, krytycznym, ale życzliwym, polega mądry patriotyzm. To jest kolejna rzecz, której się możemy od tych naszych dzisiejszych bohaterów uczyć. Zainspirował mnie kiedyś kanadyjski psycholog Jordan Peterson, który powiedział, że nie rozumie za bardzo mówienia o tym, że patriotyzm to jest duma z kraju, z osiągnięć moich krajan, dlatego że on sam czuje, że jeżeli jego krajanie z przeszłości mieli jakieś ogromne osiągnięcia, to nie jest powód do jego dumy, tylko to jest powód do tego, żeby on starał się im dorównać, żeby starał się wzmocnić i stanąć dumnie naprzeciw nich, a nie tak, że on sobie założy ręce i pomyśli sobie, o jacy wspaniali byli moi przodkowie. Więc to jest kolejne przybliżenie patriotyzmu, które jest mi bliskie. I trzecia rzecz powiem, która będzie może nieco kontrowersyjna.
prawica w Polsce, pamiętam po 1989 roku, jak mantrem powtarzała to się wyśmiewała regularnie, non-stop, z takiej wizji patriotyzmu, którą pewnie ktoś z liberalnych kręgów w pewnym momencie przedstawił, jakoby patriotyzm to było sprzątanie kup po własnym psie i płacenie podatków. No, a ja bym powiedział, że to wcale nie do końca jest coś, z czego by się śmiał na przykład Chesterton, który był wielkim zwolennikiem tej małej ojczyzny, co widzimy w Napoleonie z Notting Hill, gdzie mamy tak naprawdę ojczyznę jeszcze mniejszą, jako jest dzielnica, która jest tam postawą. Tak, ja uważam, że patriotyzm powinien zaczynać się od uczynienia swojej okolicy piękniejszą i od pewnej solidarności z innymi ludźmi. No pytanie, czy tą solidarnością i w jakich warunkach jest akurat płacenie podatków. No do pewnego stopnia jednak tak. Ja kiedyś byłem strasznym libertarianinem, tak pozwolę sobie na osobisty... Każdy z nas przychodzi. Tak, osobisty wtrend w czasach szkoły średniej i wczesnych studiów. I myślę, że wraz z jakimś pogłębianiem... Znaczy, bardzo, bardzo zmieniło moje podejście to, jak spojrzałem na dystrybucję. Kiedyś taka ogromna wizualizacja gdzieś na jakiejś stronie internetowej się pojawiła kilkanaście lat temu, która pokazywała, na co idą pieniądze z budżetu państwa. No i tak najpierw usiadłem do tej mapy wydatków, myśląc sobie, no gdzie bym pociął, tu bym pociął, ale patrzę, a to, co bym pociął, to są jakieś bardzo małe rzeczy. A tak naprawdę, no jednak większość z tych pieniędzy idzie na rzeczy poważne, na emerytury, na edukację, więc w jakimś sensie płacenie podatków też uważam za patriotyczną solidarność, choć oczywiście mogą te pieniądze być wydawane w lepszy lub w gorszy sposób. Ale nie mówię tylko o tym dlatego, że nie ograniczałbym patriotyzmu do chodzenia, wymachiwania flagą i głośnego wrzeszczenia. No właśnie, żeby i tego to mnie było, uczą panowie, o których dzisiaj mówię. To, na co zwraca pan profesor Marek Jan Podakiewicz, który nieraz powtarzał narodowcom, że lepiej jakby więcej jednak czytali, a mniej maszerowali. To jest bardzo ważne, no bo samorozwój jest bardzo ważny. Chciałbym jeszcze powiedzieć właśnie to, co Jarema powiedział, właśnie cytat Chestertona. No, można to krócej powiedzieć. Wrong or right, my country. Prawda, czyli dbam o dobre imię swojego kraju, chociaż sobie zdaję sprawę. No, to jest tak jak, no, człowiek broni swojej rodziny, chociaż nieraz by swojego brata, siostrę, kogoś to nieraz ma ochotę rozszarpać, ale z drugiej strony coś jest mu winien. To jest dobre. Nie tylko my country, nie tyle my country right or wrong, ale right or wrong, my country. Tak. Dobra, dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję. Ślicznie dziękuję, uprzejmie dziękuję Michale. Za tą wspaniałą dyskusję, jakże ożywczą i merytoryczną, intelektualnie i duchowo. Dziękuję najbardziej szczególnie Ministerstwu Edukacji i Kultury Narodowej. Dziękuję również kolegom Intermarium za możliwość wystąpienia w Wigilii Święta Niepodległości naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Do widzenia.